Здравствуйте, с вами Байка, вдан с Байкойной Фимику. Сегодня с Байкойной очень гузы к остамуванию. В ближайшем отчинку к остамуе фигурке Доганинского на замовение. И тут я мам для вас только такую одну ведомость, потому что если кто-то меня пыта о фигурке на замовение, кастом на замовение, то просила бы, чтобы те проекты, которые вы мне высылаете на эту фигурку, были вашего авторства, вашего помысла, потому что пару раз уже мне особи прислали снимки готовых кастомов, i prosiły, abym je zrobiła dokładnie tak, jak na obrazku. I takiej rzeczy nie mogę zrobić, ponieważ to nie jest mój design i to nie jest ogółem już czyjś design, jakby, czyli ogółem wygląd tej figurki, zrobiony przez kogoś, więc nie mogę tego zrobić, ponieważ byłoby to po prostu kradzież tego właśnie designu, jeżeli byłby dokładnie taki sam. Tego doga, jakiego właśnie to robiłam, jest to podstawie tego zdjęcia, ale ta osoba powiedziała, że mogą być jakieś zmiany oraz, że tam ma nie być tego papierosa i ogółem tam niektóre zmiany. I zrobiłam się, już zgodziłam na to, ponieważ byłyby jakieś zmiany tam, starałam się tam zrobić jakieś... Nie wiem, widziałam ogółem, jak ma być ta druga strona, jakby ten drugi bok, właściwie ten lewy bok tej figurki, więc już tam zrobiłam tak, jak ja to sobie wyobrażałam. Zrobiłam oczy brązowe, tak jak właśnie osoba powiedziała, że chce, aby były, oraz włosy. Zrobiłam takie, jak ta osoba wybrała, ponieważ pokazałam jej wszystkie, jakie mam w ogóle kolory wełny, kolory tęcze, kolory wełny. I właśnie pokazałam właśnie te wszystkie kolory, ta osoba sobie wybrała i właśnie takie wyszły włosy tej figurki. Także taka po prostu wiadomość, że jak chce ktoś, aby kasował na zamówienie, to wtedy musi być to rysunek wykonany przez was właśnie. Także to była tylko taka mała wiadomość, ja się już z wami żegnam. Także miłego oglądania, do zobaczenia w innych następnych moich filmikach. Na razie!